W porządku obrad sprawozdanie z działalności zarządu dzielnicy. Proszę Państwa, sprawozdanie zarząd tutaj w osobie pana przewodniczącego na każde posiedzenie składa. Natomiast to sprawozdanie dotyczy oczywiście okresu od poprzedniego posiedzenia. Natomiast w tych momentach, kiedy będziemy podejmować absolutorium, wtedy pan przewodniczący składa całościowe sprawozdanie za dany rok. Natomiast dzisiaj mamy sprawozdanie, które dotyczy okresu poprzedniego posiedzenia. Panie przewodniczący, oddaję głos. I tak, proszę Państwa, będzie, że na każdym posiedzeniu Rady Dzielnicy w imieniu zarządu, a także Rady Dzielnicy będę składał sprawozdanie na temat podejmowanych działań, wydarzeń, co się dzieje w dzielnicy, na jakim etapie jest realizacja poszczególnych zadania inwestycyjne, na te, które są najbardziej niezbędne i potrzebne mieszkańcom dzielnicy. Bo impreza sportowo-rekreacyjna jest imprezą. Mamy do tego poszczególne tutaj grupy, inne instytucje, z którymi dobrze współpracujemy i można w roku zrobić kilka imprez, ale one nie załatwiają spraw podstawowych, tak jak remonty dróg, chodników, miejsca parkingowe, które są w tej chwili niezbędne, bo jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to jesteśmy na dobrej drodze, że w tej kadencji można śmiało zaryzykować, powiedzieć, że w 100% będą zrealizowane. Ale to tak słowem wstępu. Informacja obejmuje okres od ostatniego posiedzenia, czyli do 28 kwietnia, poprzednie posiedzenie Rady Dzielnicy. W tym czasie poprzedzającym dzisiejsze zebranie zarząd odbył dwa posiedzenia z udziałem prezydium Rady, przewodniczącego, zastępcą. To jest kontynuacja z poprzednich kadencji, to zdawało egzamin, bo powiedzmy te wszystkie dyskusje od razu były w jakiś sposób tutaj dyskutowane. Dalszej części nadawany bieg pewnym zagadnieniom. I dyskutowaliśmy nad zagadnieniami organizacyjnymi na ten krótki okres do wakacji, bo tradycją jest, że lipiec, sierpień jest takim okresem wakacyjnym, to znaczy nie zamiera to jakieś zupełnie życie, bo instytucje Urzędu Miasta, Wydziały funkcjonują i trzeba zawsze, powiedzmy, być w tym kontakcie i podejmować jakieś tam decyzje. Ustaliliśmy sobie, że posiedzenia będą odbywały się minimum dwa razy w kwartale, jak będzie potrzeba, to i częściej, już obowiązkowo przed każdym zebraniem Rady Dzielnicy na temat przygotowania jak gdyby porządku. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Muszę się wpisać na listę obecności, gdzieś tam jest, proszę bardzo. Tak jak powiedziałem, jak będzie zaistniała potrzeba, to częściej się będzie to odbywać. Ustaliliśmy, że kontynuujemy dyżury każdy drugi wtorek miesiąca, godzina od 16 do 17. Po okresie wakacyjnym sporządzimy już sobie grafik, taki, że zresztą każdy z członków Rady Dzielnicy chętnie widziany na dyżurze. Ale muszę powiedzieć, że te dwa dyżury akurat brak było pewnie. Bo często zdarza się tak, że na terenie osiedla, jak gdzieś tam przechodzę, to ktoś mnie o coś tam zapyta, czy zgłosi jakiś temat. Staram się zawsze odpowiadać, nie okłamując, bo jak ktoś mnie tam dopuszcza mocno, to mówię, proszę pana, powiem państwu prawdę. Chce pan, żebym powiedział prawdę czy oszukał? No prawdę, no to proszę pana, bo problem wynika tylko ze środków finansowych, pieniędzy. Wielu rzeczy nie da się po prostu zrobić. W tym roku chociażby jak Fundusz Rezerwy Celowej, z tych, żeśmy zadecydowali o przeznaczeniu tych środków. Omawialiśmy również sposób przygotowania wniosków do budżetu obywatelskiego w dzielnicy. Mieliśmy nawet taką wizję lokalną w dzielnicy, za co chciałbym tutaj podziękować panu przewodniczącemu, zastępcy, koledze Jusiowi, Zasiowi Jusiowi, Adamowi Oskowronkowi, w takim gronie pięcioosobowym robiliśmy sobie ilustrację terenu, bo to trzeba było dokładnie opisać, w miarę wyliczyć przestrzeń, powierzchni i tak dalej. A także rozważaliśmy wstępną propozycję do założeń budżetu zadań rzeczowych w
do realizacji w 2016 roku. Właśnie ten temat będzie dzisiaj tutaj szczególnie poddawany dyskusji, no i podjęcie uchwały. Chcę powiedzieć, że w piątek, będąc w Wydziale Organizacyjnym, jeszcze żadna z rad nie złożyła, chyba że później pojawiły się około godziny 10, to nie będziemy tutaj absolutnie ostatnim złożeniem tych propozycji. Drugie poświęcenie zarządu było 19 maja. Poświęcone ono było już w całości tutaj projektowi budżetu zadań. Tutaj wspomniałem, że dzisiaj będzie prezentacja. A także omówiliśmy tutaj, zapoznaliśmy się wstępnie w oparciu o informację przewodniczącego o propozycjach zmian funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego od września tego roku. Tam jeszcze trwają dyskusje i pewnie jeszcze nieostateczny jest tam projekt. Myślę, że dzielnica nie jest źle potraktowana, chociaż tutaj mamy takie niejednoznaczne informacje odnośnie linii 16. Najpierw było, że 16 będzie utrzymana, teraz się okazuje, że z widok kierunku nie. W związku z tym dziękuję tutaj koledze Tuczykowi za akcję zbierania podpisów w tej kwestii, bo uważam, że nawet może być raz na godzinę, ale żeby utrzymać kolejne. No, mamy na myśli tutaj również linię 47, ona zostaje tak jak była, ale jest potrzeba częstotliwości, żeby była większa. W tej chwili to praktycznie jest jedna na godzinę, ale jest to dosyć mocno obciążone. Ponadto trzykrotnie byliśmy w Zarządzie Dróg Mostów, a także w Dziale Inwestycji, to znaczy ja byłem, kolega przewodniczący, w jednym uczestniczyła i koleżanka Jola Kulak, także Andrzej Zięba. Te spotkania dotyczyły, to takie robocze zapoznanie się z projektem i wniesieniem naszych uwag, propozycji w zakresie przebudowy, szczególnie ulicy Starej Kalinoszczyzny. To jest dosyć duże zadanie, także w ulicy Kleberga, Turonia i przy tak zwanym Pekinie, nie wiem czy to właściwe określenie, ale tak się uparło, że Pekin i również tego zadania przy budynku, które było z roku na rok przez kilka lat odkładane. I chcę powiedzieć, że no, te spotkania były takie, bym powiedział, bardzo owocne i w dosyć miłej atmosferze. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem urzędników, przedstawicieli, szczególnie tutaj pani naczelnik Koper. Ustaliliśmy także z panami pisemne nasze propozycje. Zaproponowano między innymi, jeśli chodzi o Starą Kalinoszczyznę, po zrobienie tak miejsc parkingowych przy kościele pani Basiu Selezja. Widzimy taką możliwość tam z 8. Przepraszam, że kiedyś jak rozmawialiśmy. Tak, tak, bo ja właśnie miałam do budżetu obywatelskiego składać, ale ustaliliśmy, żeby przy kościele zrobić takie miejsce dla turystów. To o tym żeśmy rozmawiali i tutaj kolega Andrzej z Bistro wybiorą się do proboszcza kościoła Selezjan, żeby również było dodatkowe pismo. Tam już kiedyś było rok temu czy półtora takie wystąpienie, ale ono wtedy nie znalazło zrozumienia, ma porządnie uregulowane, coś tam, mam nadzieję, że w tym roku przy tej przebudowie się uda. Zaproponowaliśmy tak, drobne takie rzeczy, ale ważne z punktu widzenia takiego dzielnicy, oświetlenie pomnika straconych mieszkańców przez okup kierowców przy tym murze Zamku Lubelskiego, oświetlenie Muzeum Wincentego Pola, a także zainstalowanie latarni takich stylowych, nawiązujących do, zresztą może w trakcie dyskusji nie tam może dopiszemy później. Andrzej tak, żeby to ładnie wyglądało. No i tam, gdzie się da jakieś jeszcze wcisnąć miejsca. Chcieliśmy również, żeby rozwiązać problem rowerzystów, aby ścieżka była jednostronnie, szczególnie tu optuje Andrzej za tym Zięba. Ale odpowiedź otrzymaliśmy negatywną, że absolutnie nie wchodzi w grę, dlatego że są to środki unijne i nie ma takiej alternatywy i możliwości. Także ta cała ulica powinna być fajnie zrobiona, że będą tam przy skrzyżowaniach trochę wjazdu, ulicę Tatarską, na przykład Towarową, a przy Towarowej również będzie zrealizowane zadanie z towarowy mieszkańców budynku 3, takie zejście, schody, bo deweloper wybudował budynek, ale nie pomyślał o
chodniku czy jakieś tam schodach, które są potrzebne. I to powinno być zrobione. Sprawa ulicy Kleberga. Też jest już zgłoszony przetarg, także to niedługo przebudowa powinna ruszyć. Na dobrej drodze również jest ulica Kuronia. Są już wszystkie pozwolenia. Początkowo były kłopoty, tam prasa informowała, że chyba w tym roku nie wyjdzie, nie wyjdzie, ale ulica będzie zrobiona. Jest już zgoda, mam informację sprzed 3 dni. To pani, która nadzoruje, że Tembelik odpowiedział pozytywnie, tam podniesienie studzienek, zakład energetyczny o przełożeniu kabli. No i wyprostowanie, wyprofilowanie tego zakrętu przy garażu. I też będzie tam kilka miejsc takich za to postojowych zrobione. To będzie porobione. A także jest już przygotowany projekt na Koryznowo tabletę. Chodnik doprowadzający do wszystkich klatek, położony ładny asfalt. To, no i również rozmawialiśmy na temat spotkania budowy miejsc parkingowych. Z wniosku obywatelskiego roku ubiegłego będzie zrealizowanych 31, jest już firma, która wygrała przetarg, 31 osiedli niepodległości, bo tamtą był wniosek złożony, i 18 przy ulicy Przemienieckiej. Także 49. W planie było zdecydowanie więcej, ale ze względów na kolizję kabla energetycznego, tam innych nieuregulowane grunty, okazuje się, że w tym momencie jest to, proszę Państwa, niemożliwe. Ponadto w imieniu Rady i Zarządu wystąpiłem do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest taka akcja podpomagania Lublina. Objęcie dzielnicy to akcja. Odpowiedź jest połowiczna. Objęto podkomarzanie Słomiany Rynek, teren ulicy Zawilczowej, tutaj generalnie jest największe zabrzemienie. No i proponowałem jeszcze przy Trzeciowskiej, ale to odrzucono, bo jest to teren jakby spółdzielni mieszkaniowej, odpowiedziano. I teren Domu Pomocy Społecznej. Ale jest to zawieszony jak gdyby temat ze względu na to, że tych oprysków, odkomarzenia dokonuje się nocą, jest to ponoć bardzo właśnie głośna akcja. No i dyrektor, rozmawiałem z nim wczoraj, podjął decyzję, że wyraża zgodę na zrobienie nocą, to żeby była informacja, w jakim to dniu będzie robione, żeby były pozamykane okna, szczelnie i tak dalej, bo to trwało dosyć ponoć długo nawet. Dodatkowo podejmowałem takie działania interwencyjne, szczególnie dotyczyło to osiedla gminy. Muszę Państwu powiedzieć, że to nie na dzisiaj, ale gdzieś tam w okresie jesiennym jako Rada Dzielnicy chyba będziemy musieli przymierzyć się poważnie zadania. Jest tam niesamowity problem. W porównaniu do spółdzielni mieszkaniowych, Kolejarz czy Motor, jest to diametralnie, no, dzień do nocy porównywanie. Mieszkańcy zgłaszają tak, brak kosza na śmieci, nie warto. To ja za telefon dzwonię do Zarządu Dróg, nie, to nie nasze. Do Wydziału Gospodarki, to nie nasze. A czy je to jest? No zaraz popatrzę w komputer, popatrzymy na mapę ZMK. ZMK, pan dyrektor Łacek odpowiada, że ja na to nie mam żadnych pieniędzy. No i problem stoi w miejscu. Nakładki nie ma. Zrobienie na przykład budynku 18 Lwowska, kawałeczek kwietnika, no nie ma to tego zrobić, bo nie ma faktycznie gospodarki. A gmina to tylko budynek tam po opasce ewentualnie, ale tam kwietnik udało mi się po interwencji, poszedł do prezesa i mówię, wstyd i nieładnie, żeby ludzie przychodzili do Rady Dzielnicy, bo jak nie, to ja to właśnie temat i będzie nam nieładnie. Przekopać dwa krzaczki jakieś, to mówię, daj prezes człowieka na 2 godziny z łopatą, oni niech się jako mieszkańcy zmobilizują, no i to udało. Dostała 300 zł, kupili sobie kwiaty, zadowoleni, fajnie, ale inne przycinkę, drzew, do rady. No przecież my nie jesteśmy administratorem osiedli, proszę Państwa. Tak. No ławki, no też nie może, miasto nie da, bo jak nie na swoim terenie gospodarz musi, co innego terenie miejskie, to tam jest trochę. Ponadto, co się tutaj działo w dzielnicy. Z okazji Dnia Dziecka, tutaj jako Rada Dzielnicy byliśmy współorganizatorami, partycypowaliśmy w tych przedsięwzięciach.
przedsięwzięciach odbyły się fajne trzy imprezy. To prawda, przy szkole numer 10 pierwszego, bo nie braliśmy udziału, nie byliśmy tak jakby dopraszani. Natomiast dwie fajne imprezy 29, ale to było przy naszej pomocy, bo i wsparcie było do Urzędu Miasta, bo dofinansowanie. Piękna impreza od godziny 9 do 17 trwała. Nas kilka osób tam było. Były zawody lekkoatletyczne, piłkarskie, występ. No, fajna, piękna impreza. Uczestniczyło dzieci tam, ja wiem, pan Buchala jako najmocniej zaangażowany potwierdził, że około 1000, bo wszystkie przedszkola i dzielnicy, szkoły nasze, jest Magnoliowe szkoła, no ładnie, ja też mam pomagając. No i w sobotę 30 odbyła się impreza w osiedlu 40-lecia spółdzielni MOPR, którą zaszczycił osobiście pan prezydent, pani Marta Wcisło. Ładna impreza, bo pani Marta Wcisło się zaangażowała na tyle, że znalazła sponsora, który fundował 100 paczek takich fajnych dla dzieci ze słodyczami, z jakimiś zabawkami. No i przy tej okazji ugraliśmy u prezydenta, że będzie wybudowana, jeszcze pewnie w tym roku zadeklarował, że gdzieś tam znajdzie jakieś środki, scena tutaj na tym boisku przy ulicy Lwowskiej, żeby można było organizować takie imprezy, podłączyć jakąś muzykę, żeby te dzieci z zadaszeniem takim. No, zobaczymy, co z tej deklaracji wyjdzie. No i chyba bym powiedział tyle na dzisiaj. Myślę, że jeszcze tą kończą bardzo dobrze. A i budżet obywatelski od razu, tak. To powiem tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o budżet obywatelski, to przed nami poważne zadanie, szczególnie będzie w momencie, kiedy przyjdzie ten moment głosowania od 1 do 15 października bieżącego roku. 10, przepraszam. I moja koncepcja jest taka, i myślę, że Państwa będzie również w tym kierunku wspierająca nas, żebyśmy się zwrócili tutaj do prezesu spółdzielni funkcjonujących w naszej dzielnicy o wsparcie po prostu, jeśli chcemy ugrać, bo mogą być realizowane tylko 3 zadania. Tych wniosków zostało z dzielnicy małego dużo. Bardzo dużo, tak. Bo w sumie 13. 2 się podzielają. Myśmy tutaj na Radzie mówili, żebyśmy już jednolicie jako tutaj zarząd i w imieniu Rady podjęli działania. I tutaj może być, kochani, problem typu takiego, żeby się nam to nie porozbijało. Bo tak to będzie, że jak trochę na jeden, trochę na drugi, trochę na trzeci wniosek, to nic z tego może nie być. Najlepiej jakby były 3 wnioski, prawda, z dzielnicy. To wszystkie siły były skoncentrowane. Ale ja bym sugerował tutaj tak połączenie. Jeśli chodzi o wniosek ten budowy placu zabaw przy Koryznowej, żeby go włączyć tutaj w ten wąwóz, bo tutaj nie, bo teraz nie ma praktycznie, no, ale chyba będzie za późno, bo chyba, żeby gdzieś tam jeszcze u pana Chorosia zrobić coś w tym zakresie połączenia. No ale to jest, powiedzmy tak, że może to zadanie nie być zrealizowane jedno i drugie. No i ja nie wiem, czy zaprezentować wszystkie te wnioski, które zostały zgłoszone, chyba tak. Które zarząd przygotował zgodnie z decyzją. No to myśmy zaproponowali zgodnie z decyzją wniosek M28, budowa schodu karty przy budze cmentarnej. Jeśli chodzi o duży projekt, to myśmy tutaj na Radzie omawiali, tak ustaliliśmy, że porozumiemy tutaj, przygotowujemy remont ulicy Przemienieckiej w całości z budową miejsc parkingowych, bo jest tam trochę miejsc, między innymi przepływalni, tam można jeszcze, tak wyliczyliśmy, z 8-10 na siłę wkomponować miejsc. Budowę chodniczka tego od komisariatu do budynku numer 20. A także tutaj w dalszej części po stronie osiedla spółdzielni Kolejarz. I to jest duży wniosek, zadanie. I tutaj powinniśmy właśnie, no nie wyobrażam sobie, skoro tak staraliśmy, nie lansowali tego zadania wniosku. Proszę, następny.
Powiem, jeżeli chodzi o duże projekty, to od, nie pamiętam już, to był numer, na przykład budowa boiska w szkole numer 10, również rada dzielnicy została wymieniona jako... A, bo ja ten numer. Tak, tak. Więc to są dwa duże projekty, które zostały zgłoszone przez radę dzielnicy. Panie Przewodniczący, to drugi się już też Pan zreferuje Pani Proszę bardzo, jak chcecie przed mi kolegą uzupełnić, to proszę bardzo. Bo tutaj, bo drugi jest właśnie dotyczący boiska. To dwa duże projekty zgłoszone przez radę. Tak jest. Okej, to jest odpowiedź. A także jest złożony wniosek na wąwóz. Tutaj budowa placu zabaw, siłowni, remont schodów, bo jeszcze dodatkowo wspominałem wcześniej, jest już przygotowany projekt, który muszę Państwu powiedzieć, że powala znów na budowę z rezerwy celowej tych dwóch alejek projekta zażyczył 10 tysięcy złotych. Wiecie co? To jest prawie 9% przedsięwzięcia. To jest to strasznie dużo kosztów. No i mówię, to są te nasze wnioski lansowane przez Radę Dzielnicy. Pozostałe są już obywateli. Jeden wniosek, który jest tutaj ten poprawy warunków rekreacyjnych, to podpisany kolega Turczyk. Mierzba między innymi, sprawdzam chyba ze 4 osoby, co pamiętam, jest. No i tutaj akurat tutaj... Ja mnie zaproszono na spotkanie, no ale... Czy Panie Przewodniczący, proszę w momencie, bo rozmawiamy o projektach obywatelskich, żebyśmy sobie tutaj taką też krótką dyskusję o tym porozmawiali. Na poprzednim posiedzeniu Rady, jak Państwo doskonale pamiętacie, podjęliśmy decyzję, że jako Rada Dzielnicy i tutaj zarząd był zobowiązany do napisania 4 projektów, jednego dużego i 3 małych. Projekt duży, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, dotyczył remontu ulicy Trzemienieckiej. Natomiast 3 małe projekty dotyczyły